Państwo 50 lat temu tu, w tym miejscu, brali ślub. Proszę nam przypomnieć tę historię sprzed 50 lat. Jaki to był czas, jaka była pogoda, jak to się wtedy 50 lat temu szło do ślubu? No, to był taki dziwny czas, ponieważ młodo się pobieraliśmy. Rodzice nie bardzo chcieli, jedni i drudzy. Mieli plany, żebyśmy jeszcze dłużej byli wolni. Ale taką podjęliśmy decyzję rok wcześniej. Mąż na komersie się oświadczył i po roku wzięliśmy ślub na przekór rodzicom 13 maja. Chcieliśmy o 13:30, ślub rynek 13. Tak sobie wymarzyliśmy. No i faktycznie w Ratuszowej tu mieliśmy ślub. No, pogoda była taka odpowiednia, ale... Z katedry szliśmy po prostu pieszo, nie trzeba było taksówki żadnej. Zdjęcia się robiło tam na Książąt Opolskich, prawda? Czyli rozumiem, że trzynastka dla Państwa wcale nie jest pechowa, tak? Cały czas trzynastka jest dla nas dobrym numerem. A proszę powiedzieć, jaka jest recepta na te długowieczne, szczęśliwe małżeństwo? Chociaż jak w każdym, to zapewne od czasu do czasu zgrzyta. Przede wszystkim wyrozumiałość, tolerancja, no i wzajemne pomaganie sobie. Cały czas sobie pomagamy. No, trudne chwile przeżyć można tylko dzięki takiej prawdziwej miłości. A co najczęściej opowiadamy? No to, że poznaliśmy się na Festiwalu Opolskim po ślubie mojego brata. I tak mieliśmy taką tradycję, że na festiwal chodziliśmy, dopóki mogliśmy. Jak dzieci już później były, no to już ten festiwal zawsze nas jednoczył. Jak już pan zdenerwował żonę, to czym najlepiej było ją obłaskawić? No, kwiatami, standardowo kwiatami. A jakie są państwa cechy takie, które no, trzeba w sobie, jak to się mówi, przez lata wyrobić, żeby wiedzieć, że on jest taki, ona jest taka i potrafimy to wspólnie, razem umiejętnie połączyć? No, żona musiała być cholernie cierpliwa, bo ja zaangażowany bardzo mocno byłem w uprawianie sportu. Chodzi o siatkówkę opolską naszą, bo tam nawet przez moment trenowałem juniora Opole. No, syn mój, Adam, który też się udziela do tej pory jeszcze w siatkówce dla niepełnosprawnych w Będzinie. Żona musiała po prostu czekać na mnie, jak jechałem z zawodnikami na mecz, czy sam, jak jeszcze uprawiałem trochę w siatkówkę. No a jak to wyglądało z tej drugiej strony, jak to śpiewała Majewska, wiernie czekać? No, nie tak do końca. Jeździłam też z nimi na zawody, zawsze im dopingowałam, pomagałam. A uczymy się siebie całe życie, bo się zmieniamy bardzo. Nie da się ukryć. Lecą lata i zmienia się życie. A miłość została. No właśnie chciałem na koniec Państwa zapytać. Proszę o przesłanie dla młodych małżeń, dla młodych pokoleń, dla młodych ludzi, którzy być może myślą o tym, a my za 50 lat też byśmy tak chcieli. No chyba najbardziej budować związek przede wszystkim na uczuciu, a potem tylko się wspierać i nawzajem się szanować. To najważniejsze. Nie słuchać złych dorad, żadnych tam podpowiadaczy. Po prostu od początku, od najwcześniejszych lat, jeśli się ktoś kocha w drugim, to powinno tak trwać na całe życie. Dla mnie to zawsze jest wyjątkowy moment, wzruszający, gdy widzę, jak jubilaci też się wzruszają, wspominają tamte chwile, kiedy 50 lat temu wstępowali w te związki. Powiem szczerze, że lubię te uroczystości. A ilu w ciągu roku mniej więcej udziela się takich wręczeń? Bo to są wyjątkowe momenty, bo wręczane są specjalne okolicznościowe medale. Staramy się wręczać medale tuż zaraz po otrzymaniu i takich jubileuszy często mamy 4-5 w ciągu roku. Także około 100 par otrzymuje. W ciągu roku w Opolu? W Opolu. Nadaję te medale prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wręczał dzisiaj je akurat prezydent Opola, czyli Arkadiusz Wiśniewski. No to są wyjątkowe medale, bo nie każdy ma szansę, aby doczekać do tych medali i otrzymać takie wyróżnienie. Podczas tych uroczystości jubilaci wspominają ten swój moment, kiedy przyszli do USC? Zdarza się, że wspominają, mówią, kto im udzielał tego ślubu, jak byli ubrani, także są to miłe chwile. Nie przyjął Pan, nie przyjął Pan, zrobił się.